Cześć. Środowisko radiowe bardzo często dyskutuje przy wielu okazjach, czy krótkofalowiec powinien sam zbudować chociaż jedno radio w swoim życiu. Uważam, że nie, choć też uważam, że dobrze jest wiedzieć, jak radio jest zbudowane, mniej więcej jakie są elementy. Dlaczego nie? No, myślę, że jest to takie samo zagadnienie jak fan motoryzacji, który nigdy nie zbudował od podstaw, nie poskładał silnika samochodowego i skrzyni biegów. Można być wielkim fanem motoryzacji, a nawet poświęcić jej życie, ale nigdy w życiu nie zrobisz tego, co wymieniłem. Tak samo radiowiec, krótkofalowiec. Nie musisz zbudować swojego pierwszego radia po to, żeby nazywać się krótkofalowcem. Może to wywoła teraz burzę? Tak właśnie uważam. Ale skąd się to wzięło? Wzięło się to z dawnych czasów. Z czasów, kiedy mieliśmy jeszcze inny ustrój, kiedy krótkofalarstwo fabryczne raczkowało tutaj w Polsce. Nie było praktycznie dostępu do urządzeń. Żeby coś mieć, faktycznie trzeba było to wpierw zbudować samemu. Wtedy kluby radiowe przeżywały świetność, ponieważ od kogo się dowiedzieć, jak nie od innych doświadczonych krótkofalowców, elektroników, radiotechników, jak zbudować swoje urządzenia. Wtedy się wymieniało częściami, się wymieniało doświadczeniem, książkami, schematami, no bo po prostu jeśli chciałeś sobie pogadać albo posłuchać, to musiałeś to zbudować. Mało kogo było stać na ściągnięcie z zagranicy, z Niemiec, z Holandii, ze Szwecji, gotowych radii. Ponieważ no, było to bardzo, bardzo drogie jak na nasze standardy zarobkowe w tamtych czasach. No i do dzisiaj niestety w naszej świadomości, w naszej pamięci jest krótkofalowców, no że jak oni budowali radia, no to ci młodzi też powinni zbudować te radia. No właśnie w tym szkopu, że nie, bo mało jest teraz osób, które potrafią takie rzeczy robić, bo mało jest też czasu. A krótkofalowcy, mimo że mają techniczne zainteresowania, nie mają całego warsztatu, już lutownica transformatorowa nie jest aktualnie wszystkim, co jest potrzebne w warsztacie, żeby zbudować takie radio. Teraz radio się po prostu kupuje. Tylko że dużo z Was jest ambitnych, lutuje dużo rzeczy, rozmawiałem z wieloma z Wami prywatnie i wiem, że lubicie lutowanie, że zaczynacie lutowanie. Nawet moje filmy gdzieś tam były jakimś zaponem, poprzednie lutowanie, do tego, żeby sobie lutować samemu. I ja chciałem Wam dzisiaj zagadnienie lutowania trochę przybliżyć. Przybliżyć chciałem Wam też przy całej otoczce lutowania radia, ponieważ SDX, którym się dzisiaj zajmiemy, to jest bardzo zaawansowany projekt, który no, warto zrobić, warto mieć. Jest to chyba najmniejsze radio w pełni funkcjonalne, które i odbiera, i nadaje, które jest radiem SDR-owym. Wywodzi się jakby trochę z USDX-a, którego pokazywałem Wam poprzednio. Jest to naturalną ewolucją tego projektu, jest naturalnym rozwinięciem. I jako, że współpracuję z firmą PCBWay, i zamówiłem płytki drukowane, które są potrzebne do zbudowania tego radia, chciałem Wam pokazać, jak takie radio buduje. I jest to o tyle też ciekawe i może trudne, że jest to zbudowane na elementach SMD, czyli elementach powierzchniowych, nieprzewlekanych. Dlaczego tak? Ponieważ jest to dość wysoki projekt zaawansowania, jest to ambitne, więc bierzmy się też za ambitne rzeczy. Druga sprawa jest taka, że chciałem Wam pokazać, niewiele trzeba do tego, żeby lutować powierzchniowe elementy. Naprawdę to nie jest coś, co robią roboty w fabrykach, to nie jest coś, co robią ludzie z 20-letnim doświadczeniem i mają lutownicę w palcach, żeby można było cokolwiek polutować. Ja Wam pokażę, że trochę trzeba się postarać, ale niewielkim kosztem można samemu takie coś robić. Zabawa jest przednia. Tym bardziej uważam, że nie powinniśmy stać w miejscu i aktualnie coraz więcej projektów jest tylko i wyłącznie w wersji SMD. Coraz mniej osób bawi się w elementy przewlekane. Po prostu jest to
No trochę stara technologia. Ja wiem, że do dzisiaj używana, ale tam, gdzie nie trzeba, już nie. Tam jest używana, gdzie są potrzebne albo bardzo duże pola lutownicze, albo są potrzebne elementy przewlekane. Technologicznie jest to po prostu potrzebne. Tam się daje elementy przewlekane. I krótkofalowcy, różni Arduinowcy i tym podobni nie robią już takich rzeczy, bo jest to po prostu technologia, która odchodzi i jest już za nami troszeczkę. Także warto się zainteresować i warto pójść dalej. Nie chciałbym, żebyście mi powiedzieli, że no, ale ja nie umiem, to ja nie będę tego projektu lutował. To się naucz. A poza tym, jeszcze jest trzeci argument za. Bo można. Dlaczego nie? No to to zróbmy. I dzisiaj właśnie chciałem wam pokazać, zaprezentować płytkę od PCBWay. Ten materiał będzie podzielony na części, ponieważ jest to bardzo długi projekt. I będziemy dzisiaj lutować tylko i wyłącznie mainboard, czyli główną płytkę, na której będzie wyświetlacz, jest sterowanie, cały jakby front panel, który będziemy widzieli w radiu. On będzie widziany i on dzisiaj będzie lutowany. Drugą płytkę następnym razem polutujemy. No a jeszcze jest jedna rzecz. Nie wszystkie elementy mi doszły z Chin. Elementy, nie wszystkie układy scalone, dlatego muszę to i tak w czasie odłożyć. Ale dzisiaj sobie polutujemy to, pokażę wam. Będziecie mieć pytania co do lutowania, będziecie mieć jakieś sugestie, oczywiście to przyjmuję i biorę, także piszcie w komentarzach. No nie przedłużając, pokażę wam sprzęt i pokażę wam sprzęt lutowniczy. I pokażę wam, co będziemy dzisiaj robić. Pokażę wam też jeszcze jedną bardzo fajną rzecz, wrzucę to też na główny ekran. Jest to narzędzie, które udostępnił twórca tego projektu, TR-USDX. Ma swoją stronę, na której oczywiście wszystko jest opisane, ale ma bardzo fajną stronkę montażową. Możemy wyszukać element, możemy wyszukać jego po wartości, po nazwie i on pokazuje, w którym miejscu... No kiedyś tak robiłem, nie? Że drukowałem sobie na kartce papieru elementy, lutowałem, po czym odznaczałem je, skreślałem, żeby się nie pomylić, bo jednak tutaj jest nadziubdziane bardzo. I tutaj można się machnąć albo pomylić sobie kondensator, a przez SMD no mniej wybacza niż przewlekane, więc lepiej tego nie grzać, nie odlutowywać, nie wyrywać z płytki. Lepiej za pierwszym strzałem powolutku zrobić. No i ta ściąga to jest coś, co jest kosmicznie poprawiające naszą pracę. Tu mamy wszystkie elementy, żeby się nie pomylić. No dobrze, więc ja to zostawiam odpalone. Pokażę wam teraz kolejną rzecz, która jest bardzo ważna, mianowicie lutownica, a dużo ważniejszy jest grot, ponieważ nie zrobimy tego lutownicą transformatorową, o tym możecie zapomnieć. Lutownicą taką za 15 zł z AliExpress. Tak, Piotr, nie zrobisz tego za 15 zł lutownicą z AliExpress, chyba że się bardzo uprzesz i mi to udowodnisz. Chodzi o odpowiedni grot, o odpowiedni transfer temperatury. To jest lutownica OSS T12X+. Tak się nazywa, OSS T12X+, i to jest chyba najtańsza lutownica, jaką mogę wam polecić, tak z czystym sumieniem, która działa. Która bardzo się szybko nagrzewa i faktycznie może konkurować z lutownicami droższymi dużo od niej. Ją można kupić za jakieś 350 zł, coś koło tego. Tam cały zestaw startowy, który byłby nam potrzebny do lutowania, czyli ta lutownica, kilka grotów, bo nigdy jednym grotem tego nie oblecimy. Nie wiem, dlaczego się uparli na to, żeby dawać w zestawie taki grot o znaczeniu BLS, który byłby dobry do zabijania mrówek, jak dzidom. Ja go jeszcze nigdy nie użyłem. Może to będzie dzisiaj pierwszy raz, kiedy go użyję, to wtedy zwrócę honor. Natomiast zaczniemy sobie od, to jest T12. T12 to jest rodzaj tych grotów. D12. D12 to jest rodzaj zakończenia, to jest śrubokrętowy grot i ma 1,2 mm grubości, szerokości. Sobie tym zaczniemy, włożymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Lutownica jest bardzo fajna, bardzo szybko się zagrzewa. Coś, co jest też bardzo, bardzo ważne, to to, żeby sobie gąbeczkę napełnić wodą, żeby ją namoczyć, ponieważ ta gąbeczka będzie nam się przydawała dużo częściej niż ten drapak, ten druciak, który tutaj jest.
I ja wiem, że wy często to robicie i już wam mówię, nie róbcie tego, ponieważ lutownica to nie jest kawałek gwoździa, który ma kształt takiego grotu. To jest kilkuwarstwowa grzałka, tak naprawdę. Jeśli wy zdrapiecie grzałkę zewnętrzną, tę warstwę, to sobie zepsujecie grot. Naprawdę, porysowany grot jest do wyrzucenia. One się rysują, one się przepalają, one pękają. To jest normalne, ponieważ mamy tutaj temperaturę 350 stopni, która cały czas grzeje. I drapiąc cały czas tym druciakiem, no sobie zdzieramy, no cały czas zdzieramy sobie jednak warstwę, aż w końcu ona jest tak cienka, że się przeciera i robią nam się rysy. Wtedy nam się cyna źle rozgrzewa, czasami się nie klei tam, gdzie się ma kleić. No albo co się dzieje? No na przykład, no temperatura. Nie ma takiego transferu temperatury, jakby się powinien i się nam bardzo, bardzo źle lutuje. Także to używamy tylko delikatnie i w momencie, kiedy mamy duży już nagar, kiedy już chcemy faktycznie doczyścić, bo się poprzyklejało nam tutaj dziadostwa. Pamiętajcie, gąbeczka, nic więcej. Druga rzecz, która jest niezwykle istotna przy lutowaniu w ogóle, a przy lutowaniu elementów powierzchniowych jest wręcz niezbędna. To odstawię. To jest flux. Tu jest RMA 223, ale można używać też na przykład RMA 7. Tych rodzajów jest dużo. One kosztują kilkanaście złotych za taką tubkę. I to jest coś w rodzaju kalafonii. To jest taki topnik w żelu. Kalafonie dobrze znacie. Kalafonie używamy do kabelków. To używamy do płytek, do elektroniki. I naprawdę ciężko jest czegoś takiego nie używać, ponieważ to przyrównałbym do oleju na patelni. Spróbujcie usmażyć sobie nawet jajko, nie wiem, kotleta. Kotleta, rzucone mięso na suchą patelnię. Jeśli to robiliście, to wiecie, że się to robi bardzo źle. A polejcie troszeczkę oliwy, trochę oleju i ten kotlet się po prostu zaczyna wtedy smażyć. Ten sam efekt tutaj mamy przy używaniu fluxa. Flux jest po to, żeby transferować temperaturę odpowiednio, żeby się lepiej nam cyna kleiła elementów i padów lutowniczych. Nie oszczędzajcie 15 zł za taką tubkę i starczy Wam na wiele miesięcy, a przy małym lutowaniu kilka lat. To nie jest wydatek, który Was no, wyłomocze po kieszeni, także będziecie musieli brać pożyczkę. Róbcie to. No i cyna oczywiście ołowiowa, bo ona jest najlepsza do takiego naszego lutowania. 0,5-0,75 to jest maksimum, 0,5 to, no, to tak byłoby chyba najlepiej, 0,5 żebyście używali, taką cieniuśką, za dużo cyny to też jest źle. Dlaczego miałbym nie zacząć od układów scalonych? Według zasad tak naprawdę lutowanie powinno się zaczynać od układów scalonych, ponieważ one są najbardziej problematyczne, wymagają największego dojścia, takiego no, przestrzeni dla grotu, no i chyba sobie zacznę od tego tak czy siak. Nie mamy tu elementów, które są narażone na jakieś prądy, które mogłyby je zniszczyć, na elektrostatykę. No, więc można je lutować od razu. I ja właśnie to zrobię, tylko sobie grot dam zamiast. Dałoby się tym grotem to polutować, oczywiście, ale ja sobie dam jednak mini falę. To jest mini fala C1. Tak, powinna być dobra mini fala C1. Polecam wszystkim taką rękę, takie trzymadło. Są te takie żabkowe trzecie ręki i one jak takie macie małe rzeczy do polutowania są spoko. Wiecie, takie z tymi krokodylkami stalowymi, mam takie coś gdzieś nawet. Ale do stabilnej pracy, do większych płytek, jednak to jest dużo lepsze, bo jest po prostu większe, toporniejsze, stabilniejsze. Możecie sobie oprzeć na tym grot i nie będzie Wam jeździła ta płytka w dół razem z tym elementem. No i to sobie zaczniemy od atmegi. Ale niech się lutownica nagrzeje. Mogę mi pić kawę, bo coś czuję, że będą mi ręce latać. To jest atmega. Kupiłem sobie w Chinach
taką trzymajkę do tych układów. Taki zasysak. Wiecie, przytykacie, naciskacie, no i on zasysa. Tylko że jest jeden z szkopuł. To nie działa. Ale sprawdźmy to jeszcze tak, żeby nie było, że nie umiem tego obsługiwać. O, i tu mamy lejek, taki fajny, nie? I sobie przykładamy do podzespołu. Na takich dużych działa. Nie, spadło. Chyba tą pensetą to bym to zrobił 3 razy szybciej. No i słuchajcie, jeszcze jest sprawa teraz tych układów scalonych. Układy scalone wszystkie mają oznaczenia, gdzie je, w którą stronę montować. Ponieważ to nie jest obojętne, tego się chyba domyślacie. No to tak, mogą mieć albo kropkę, albo kreskę, albo taki dołeczek, dziurkę. W jakiś sposób zawsze jest strona oznaczona. I na płytkach drukowanych strona też jest zawsze oznaczona, którą stronę, więc albo mamy taki kształt, jakieś takie wcięcie, albo mamy właśnie też kropkę, albo tak jak w wypadku tego projektu USDX, TrueSDX, jedna z tych kresek jest po prostu dłuższa. Ja wam to może mi się uda pokazać wam. Widzicie? Tu jest taka krótka, ta kreska jest, to znaczy, że tu jest noga numer 1. I my to, to jest akurat od tego, od innego układu. Tu mamy. Z tego układu mamy tu. Jest tutaj na odwrót. Kropka idzie nam do białej kreski. Tu jest oznaczenie. Mówię, gdybym kawy nie pił, byłoby naprawdę lepiej, żeby to ułożyć, bo ręka jednak lata. Zaraz to sobie ułożymy. No ale dobra. Cyna przyszykowana. Ten jest przyszykowany. Sobie tą RMA7 zrobię akurat. Jak damy trochę żelu, to też się trochę ustabilizuje. No widzicie, jak mi lata? No mogłem tej kawy nie pić. Ale to jest jednak przyzwyczajenie. Rytuał w ciągu dnia. Jeszcze jestem chory. Katar mi jeszcze nie przeszedł. Więc mam nadzieję, nie będzie tutaj zakłóceń z mojej strony, które by was irytowały. Dobrze. Tak ja to widzę pod innym kątem troszeczkę niż tu na kamerze jest. Czasami jest tak, jak się patrzy od boku, że nóżka idealnie się pokrywa, a za chwilę się okazuje, że jest przesunięte i to także kto to w ogóle robił. Więc ja sobie zerknę. Polecam posiadanie takiego szkiełka powiększającego. No, tu mógłbym mikroskop wyciągnąć, ale po co? Chciałem wam pokazać, że też można w ten sposób. 10 razy. 20 razy to trochę dużo. 10 razy, 15 razy takie powiększenie wystarcza. No, ja sobie tylko to przesunę. No, wydaje się, że jest w normie.
Raz nam może i tak uciec. Jak to? No, nagrzej się pan. Dobrze. Mini fala to jest bardzo fajny grot, ponieważ on posiada chyba to jest za małe, żeby złapało. Posiada takie małe zagłębienie w środku, które zbiera nam cynę. I mając taką kuleczkę, przykładamy i tą kuleczkę jakby przekładamy na nasz układ. Widzieliście, jak zaskoczyło? Chodzi tutaj o to, że mając żel, mając fluxa, ta cyna sama się przykleja do padu. My nie musimy przykładać jej, my nie musimy jakoś mocno się starać, ona zrobi, zasysa. Napięcie powierzchniowe jest na tyle duże, że samo je łapie. I to jest ekstra. To naprawdę pomaga. A tym bardziej nie wyobrażam sobie gmerać nie wiadomo jak przy takich układach. No przecież tutaj pół milimetra w jedną stronę czy w drugą to jest, czy będzie tragedia, czy nie będzie tragedia. Dobrze, jest złapane. Ja sobie podleję tutaj dużo więcej tego teraz. I więcej cyny. To jest coś, co może wam się wydawać dziwne, ale naprawdę ładować cynę w to. Jeśli wam cyny będzie za dużo, a będzie za dużo i będą zwarcia, wam pokażę jak to zrobić. Bo jeśli nie zalejecie tego cyną, to nie połączycie tych nóżek. I można się bawić, akurat wiecie, Atmega jest Atmega jest bardzo dużym układem tak naprawdę. I można każdą nóżkę grzać cienkim grotem osobno i przyklejać. Można, ale po co? Skoro można, to po prostu zalać cyną. Nawet mógłbym grot wymienić na większy. I chyba trzeba będzie na grot większy zmienić. Zmieniłem na trochę większy grot, na dużo większy grot tak naprawdę, bo to jest coś, co się okazuje dopiero w
trakcie lutowania. Okazuje się, że pola, które tu są, bardzo mają silny transfer temperatury i tamten cieniutki grotek byłby za cienki i musiałbym mocno grzać niepotrzebnie. Tym sobie polecę. Może się uda to zrobić tak, żeby nie było zwarć. Ty chyba nie ma. No, chyba nie ma. No dobrze, no to dalej. Kolejny bok. Właśnie dzięki napięciu powierzchniowemu, dzięki temu, że ten grot jest taki w środku wydrążony, można liczyć na to, że on zbierze też nadmiar tej cyny. Także czasami nie trzeba plecionki używać. Nam się fajnie ten grot sprawdzi do zbierania cyny. Trzeba troszeczkę więcej. Okay. Tu sobie obrócę, bo już tak ręką nie potrafię. Kąt 90 stopni. I widzicie, dzięki temu, że to jest pierwszy element, jaki lutujemy, nie ma tu wkoło żadnego, to możemy sobie tak jeździć jak szczotką po tym i nie uszkodzimy żadnego kondensatorka czy rezystorka, który byłby tu gdzieś obok. Dobra, szkło powiększające i patrzymy, jak się to polutowało. Jest jedno zwarcie tutaj, więc my sobie to zwarcie i gicio. Potem sobie to wyczyścimy ogólnie. No ale to co nam zostało? Jedziemy kolejne elementy. Prawda jest taka, że jeśli zamawiacie coś z Chin, to się dowiecie dopiero podczas montażu, czy to działa. Naprawdę. No chyba, że macie szczęście, akurat ktoś wam napisał w komentarzu, że tak, super działa, na pewno jest ok. Ja zamówiłem na próbę 3 sztuki. No to te 3 sztuki nam wystarczą na dzisiaj. Zobaczymy, czy nie jest to malowanka. A gdzie ten układ w ogóle się znajduje, to sobie zobaczymy tak. FST. To jest to CBT3253. Bo FST to jest to samo, tylko inna produkcja. A FST? No dobra. I to się znajduje, proszę Państwa, tu. Akurat mam na odwrót. No dobrze, zrobimy tak, jak jest na rysunku. Tutaj. To by było, że tutaj jest, tak? Czyli tu. I to jest ta zasada. Mamy tutaj dłuższą, więc obracam i kładę
otwór, znacznik w tą dłuższą stronę. Ale ja sobie chyba jednak to obrócę o 180 stopni, bo tak to jest troszeczkę opierdliwe w lutowaniu. Pamiętajcie o tym zakrzywieniu obrazu. Obejrzyjcie sobie go z dwóch stron zawsze. Bo to się wydaje, że jest prosto, a potem kąt się zmienia i się okazuje, że nóżki jednak wyjeżdżają ostro. Jeszcze jedna rzecz wam nie mówiłem na temat lutowania. Taka czysta uwaga techniczna. Ponieważ tak jak mówiłem, grot to są warstwy, te warstwy muszą być chronione, żeby nie pękały od temperatury i w kontakcie z powietrzem. Dlatego na grocie zawsze musi być cyna. Tak, nie czyśćcie grotu odkładając go do trzymaka, dopiero wyjmując go, przeczyśćcie, nałóżcie cynę i jedziecie. Kiedy lutownicę wyłączacie, ponieważ kończycie pracę, to samo, zostawiacie. Nie czyścicie lutownicy. Do samego końca nie czyścicie lutownicy. Dopiero jak sobie będziecie kolejny raz lutować, jak ona się wam zagrzeje i będziecie nakładać cynę, czyścimy cyna i jedziemy dalej. Dobra, sprawdzę, czy nie poruszyłem. Dobra, tu nie mam zimnych lutów żadnych, nie mam połączeń, ale sobie dziabniemy jeszcze. Bo wydaje mi się, że jest troszeczkę mało cyny tu. No i możemy sobie tutaj tak atmegę i to zaznaczyć, że jest placed, czyli ułożone, tak? No to super. Co my tutaj mamy? 7.4 ACT. Swoją drogą, to są woreczki, które zapobiegają elektrostatyce. Ktoś kiedyś powiedział, że te woreczki też uniemożliwiają przenikanie fali elektromagnetycznej. Sprawdźmy to. Mam telefon LTE, 3 kreski w tym momencie. Nie wiecie na ile? Ile jest? LTE, 3 kreski. 7.4 ACT. To są kolejne nasze pchełki do zamontowania. Co, jak się przekonacie do SMD, to naprawdę będziecie zadowoleni. ACT. Proszę bardzo. I ten dziamdziak jest tu. On nie ma, tak jak mówiłem, nie zawsze są kropki, tak jak były tam. On ma tu kreseczkę. Tej kreseczki nie zauważycie. No to jest takie maksimum. On ma kreskę. Jaśniejszą kreseczkę narysowaną. No i ta jasna kreseczka gdzie będzie? Tu będzie, ponieważ tutaj mamy przedłużenie nad tą kreskę tej kreseczki białej. Ale nałogowiec musi się napić kawy. Ostatni łyk. Sobie jeszcze walniemy fluxa. Oczywiście nie chcę wam pokazywać, jak byłoby źle bez tego fluxa. Jak to by się potem paprało podczas lutowania. Po prostu szkoda mi czasu i waszego i mojego na pokazywanie sobie. Kiedyś spróbujcie. Poróbcie sobie bez, a potem zróbcie trochę żelu. Nagle się okaże, że wasz świat uległ zmianie. Pik, pik. Sobie wezmę trochę większą cynę. Dobrze, noga złamana, złapana, po przekątnej dziabnę drugą. Złapało czy nie? Nie widzę tam po przekątnej. Powinno złapać. Powolutku, żeby się roztopiło i spłynęło.
uzupełnić cyny. Nie wiem, czy wiecie, ale mają, czy cyny. To nie jest cyna, to jest spoiwo. Spoiwa mają w sobie już w środku też dodatek topnika. One są nasączone nim. W środku jakby jest też niektórych rdzeń w tych większych, grubszych. Więc on sam w sobie też dobrze łapie. Ale mimo wszystko trzeba dodać, bo to dalej jest za suche. Gdyby do spoiw nie było dodawane, to w ogóle byśmy nie plutowali, bo ona by się wtedy nie chciała nam kleić. Ok, sprawdzam. No i ten układ akurat ma tutaj miniaturowe, mini kropeczkę w tym miejscu. Rozszykujemy go, on jest tu, to jest U3. On jest tu i on ma, chwila, bo nie widzę sam, tutaj ma dłuższą kreskę na tej nodze, nad tą nogą. Tutaj. I tutaj będziemy lutować to. W takim razie kropeczka ta, tą stroną. I on jest dość wąski, nawet jest węższy. O, się przykleił dziad. Węższy od Atmegi. No to będziemy trochę tutaj lawirować. Złapane. Dobra. Czasami trzeba pokombinować. Jeśli chodzi o układ CH340, to jest ten układ CH340G. I my go mamy tutaj. No, zakup jego pojedynczego jest kilkakrotnie wyższy niż zakup płytki, na którym już jest gotowy ten układ. Więc ja stwierdziłem, że wezmę go, kupię na płytce, wylutuję go sobie i wlutuję do swojej własnej. No, w tym celu trzeba użyć, nie trzeba, ale dobrze jest użyć hotera. Uruchamiam hotera. On się zagrzewa, a ja za ten czas tą płytkę zdejmę i założymy sobie tę płytkę. A byle jak, byle po prostu to założyć. Jak przy wylutowaniu również dobrze jest podlać i cyną, i fluksem. Można dać dużo cyny. On szybciej odpadnie. I to teoretycznie mógłbym zrobić już lutownicą. Ale od czego kowal ma kleszcze? Resztą płytki się nie przejmuję, no bo ta płytka nie jest mi potrzebna już do niczego. Ja ją zachowam sobie, bo tu czasami może jakaś dioda się przydać, samo złącze USB się może przydać, kwarc 12, nie wiem, czy akurat kwarc 12 MHz będzie mi jakoś użyteczny, na pewno nie teraz. Czy to już jest płynne? Tak, już jest płynne. Od razu tu fluksika. Makropę z tej strony.
No i co? Jest. Aha, nie. Jak tu jesteśmy w tym miejscu, to mogę od razu zalutować, skoro jesteśmy przy tej powierzchni. Teraz to nawet, no, mogłem to nawet wcześniej zalutować, szczerze mówiąc. A mam na myśli gniazdo USB, ponieważ tutaj to radio programuje się, update'uje poprzez gniazdo normalnie USB. Jest to micro USB tutaj w projekcie. To radio teoretycznie da się zasilić z powerbanku. Dobra. Udało się nie popalić palców. Masa jest. No to teraz rzeźba. Więc etap pierwszy, mikrokontrolery, układy scalone, zainstalowane. Zaczniemy sobie od tych pchełek najmniejszych, czyli kondensatorów i rezystorów. 100 nanofaradów, ich jest tutaj bardzo dużo, to jest chyba 12 czy więcej tych 100 nano. No i sobie od 100 nano kondensatorów ceramicznych zacznę. Ja się kupuję na paski takie. No ja sobie kilka ich wysypię tutaj. Gdzie one są? Przede wszystkim pierwsze mam tutaj. Jak ja to robię? Biorę sobie cynę, jak żeby inaczej. Dobrym sposobem jest złapanie, przylutowanie jednego padu. Coś. Cyną. Biorę element, zagrzewam i dosuwam. No i to też by się przydało oczywiście w fluksiku. Bo z drugiej strony sobie podgrzewam. No to kolejny jest tutaj. Tu akurat źle się łapie, ponieważ jest do masy. No to jest co zagrzewać. Okej. Teraz nie będę was zanudzał już więcej kondensatorami. Wrzucę tutaj jednego rezystorka. Tych rezystorów jest kilka. W tym momencie to jest 10 kOhmów. Różni się od kondensatorów to, że te są no, innego koloru. Są czarne i mają oznaczenia na sobie. Z jednej strony są czarne, a z drugiej strony są białe. Dobrze jest po prostu nie pomylić tego. Bo szkoda by było. No i szukam, gdzie tu jest 10 kilo. Zaznaczone mam. Od razu można zrobić więcej ich. Tylko trzeba pamiętać, żeby jednak polutować obie strony. Jak są takie same, to ja lubię sobie właśnie dziabnąć kilka sztuk pod rząd z jednej strony, tylko złapać.
wrócę sobie, dokończę z drugiej strony. Kolejnym ciekawym elementem, który sobie możemy tutaj przyrzutować, który jest troszkę inny niż inne, niż wszystkie reszty, to jest stabilizator napięcia LM7805. A on znajduje się tutaj, tylko że na odwrót. I sobie obrócę, żeby lepiej go dostać. Cena kolba w dłoń. Z tej strony mamy już część elementów osadzoną, nie będę was zanudzał resztą. Teraz też wyczyszczę tę płytkę. Z tej strony płytki mamy kilka rzeczy, które też możemy już zbudować. Takich jak encoder obrotowy, takich jak wyświetlacz OLED, chociaż jego też trzeba będzie modyfikować. Trzeba usunąć kilka elementów, to jest wszystko w instrukcji. No i widzicie, taka zabawa jest na kilka popołudni. To jest pierwsza z dwóch płytek. Druga płytka to jest płytka, można powiedzieć, mocy z filtrem pasmowym. Tą skończę lutować już sam, bez kamery. No i też skończę, bo tu brakuje mi z dwóch elementów, które nie doszły do mnie jeszcze. Wtedy też pokażę wam, jak ona będzie wyglądała końcowo. A no i też następnym razem już będziemy lutować tą drugą płytkę. Płytka mocy, no i to uruchomimy, poskładawszy do kupy wszystko razem. No nic, dzięki za oglądanie. Tak jak wspomniałem wcześniej, jak macie jakieś uwagi, to dajcie znać w komentarzach. No i będziemy się bawić dalej.